konkurs na najładniejszą bożonarodzeniową dekorację domu i ogrodu na terenie Imbramowic został rozstrzygnięty. Była to już druga edycja konkursu na świąteczne oświetlenie domów i ogrodów, ale w tym roku organizatorzy ze względu na dużą różnorodność iluminacji przyznali nagrody w kilku kategoriach. Jak twierdzą organizatorzy konkursu, mieszkańcy bardzo się angażują. Z roku na rok przygotowują dekoracje, które są innowacyjne i niejednokrotnie zaskakujące. Widać ich ogromną kreatywność. Przygotowanie tak pięknych widoków wymaga zapewne ogromnego wysiłku. Oczywiście są i śmieszne sytuacje, kiedy lampki się palą, napięcie prądu nie wytrzymuje, wiatr zrywa dekoracje, a deszcz pada w najmniej odpowiednim momencie. Mimo wszystko to naprawdę świetna zabawa. Nagrody przyznano w kilku kategoriach. Kategoria a la Las Vegas. Zwycięzcy konkursu: Marta Kaczorowska, Jarosław Fita i Aleksandra Trafas. Kategoria świetne rękodzieło: Maciej Kwarciak, Krzysztof Ciastoń. Kategoria nowoczesność: Grzegorz Anioł, Maria Trzepla, Mieczysław Barzycki, Natalia Kroczak. Kategoria barwnie: Kazimierz Węglarz, Zbigniew Walkiewicz, Mateusz Surzyn. I kategoria klasycznie i przejrzyście: Anna Bukowska-Pająk, Grzegorz Seruga i Edyta Fita. Nagrody w konkursie z własnych środków ufundowali organizatorzy: Sołtys Imbramowic Agnieszka Ciastoń, Rada Sołecka oraz radna Joanna Kaczorowska.